W dniu wyborów do parlamentu przeprowadzono także referendum ogólnokrajowe. W przeciwieństwie do wyborów, referendum nie cieszyło się rekordową frekwencją. Wiele osób już na wstępie odmawiało przyjęcia karty referendalnej. W związku z tym frekwencja w całym kraju wyniosła niespełna 41%. Wybory parlamentarne i referendum to także ciężka praca osób w komisjach oraz pracowników, którzy mierzyli się z wieloma trudnościami przed, w trakcie i po wyborach. Przygotowanie sal, nowe lokale, większa liczba członków, liczenie głosów, raporty. Ogrom pracy. To były ciężkie wybory, jeśli nie najcięższe, w jakich ja też miałam okazję uczestniczyć, a od 20 lat uczestniczę w różnych wyborach i przyznam Państwu, że myślę, że wiele elementów wpłynęło na to, że to były wybory przede wszystkim inne, ale myślę, że też były to wybory trudniejsze. 142 członków obwodowych komisji wyborczych na terenie całej gminy pracowało jednocześnie nad wyborami parlamentarnymi i referendum. I wróćmy do wyników referendalnych. Frekwencja w województwie lubuskim wyniosła 33%. To najniższa frekwencja ze wszystkich województw w Polsce. W powiecie krośnieńskim uprawnionych do głosowania było 40 830 osób. Liczba kart ważnych wyjętych z urny to 12 963, co oznacza, że frekwencja w naszym powiecie wyniosła 31,75% i była jedną z najniższych w województwie. Dużym wyzwaniem był transport mieszkańców do lokali wyborczych. Transport organizowany przez gminę. To było dla nas nowe zadanie. O ile wcześniej wiedzieliśmy, bo mieliśmy już takie zadanie, że dowoziliśmy osoby niepełnosprawne do lokali wyborczych, natomiast nie dowoziliśmy wszystkich mieszkańców, tak? Jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny, a u nas taki nie funkcjonował, to mieliśmy obowiązek tych mieszkańców wszystkich dowieźć do odpowiednich lokali wyborczych. Także to było też duże wyzwanie. Przejdźmy do wyników referendum w gminie. Tutaj frekwencja to 33,36%. Na 13 039 osób uprawnionych do głosowania wyjęto 4350 kart ważnych. Warto podkreślić, że problemy pojawiały się nawet na ostatniej prostej, przed niedzielnymi wyborami i referendum. Ostatecznie w piątek wieczorem, bo mieliśmy 8 osób, gdy wydawało nam się, że już mamy pełne składy, 8 osób zrezygnowało z prac w komisjach, także jeszcze do piątku, do wieczora kompletowaliśmy te składy. Ostatecznie mieliśmy 100% skład zapewniony, także to się fajnie udało. Nam bardzo zależało na tym, ponieważ wiedzieliśmy, jak dużo pracy jest w komisjach i nie chcieliśmy, żeby dochodziło do sytuacji, gdzie jest mało osób. W 5 lokalach w gminie byli mężowie zaufania, nigdzie nie pojawili się obserwatorzy społeczni. A dodajmy jeszcze, że senatorami w naszym województwie zostali Mirosław Różański, Wadym Tyszkiewicz oraz Władysław Komarnicki. Muzyka.